2 lutego wspominamy świętego Jana Teofana Wynarda, prezbitera i męczennika. Jan urodził się 21 listopada 1829 roku w Saint-Loup-sur-Tonnay na zachodzie Francji. Miał jeszcze kilkoro rodzeństwa. Jeden z jego braci został kapłanem, a siostra zakonnicą, natomiast jego ojciec był nauczycielem. Jan miał około 10 lat, gdy z czasopisma dowiedział się o męczeństwie kapłana w Wietnamie. Wtedy zapragnął go zastąpić. Początkowo uczył go miejscowy proboszcz. Nauka w gimnazjum była dla niego trudna, a w szczególności dyscyplina panująca w szkole. Bardzo dobrze zaaklimatyzował się w seminarium duchownym. Nauka tam nie sprawiała mu trudności, choć w pewnym momencie przeżywał rozterki i zastanawiał się, czy będzie dobrym, godnym kapłanem. W jednym z listów zwierzał się: żeby być księdzem, trzeba być świętym, aby przewodzić innym, trzeba najpierw wiedzieć, jak przewodzić samemu sobie. Gdy jego wątpliwości ustąpiły i był przekonany o swoim powołaniu, odżyło w nim pragnienie pracy misyjnej. Ostatni etap przygotowania do święceń kapłańskich odbył w paryskim Seminarium Misji Zagranicznych. 5 czerwca 1852 roku otrzymał święcenie kapłańskie. Miał wtedy 23 lata. Następnie po 5 miesiącach trudnej podróży morskiej dotarł do Chin. Tam przez 15 miesięcy uczył się języka chińskiego, jednak nauka sprawiała mu dużo trudności. Na szczęście zmieniono plany wobec niego i skierowano go do pracy w obecnym Wietnamie. Języka wietnamskiego nauczył się szybko i z wielką łatwością. Posługę misyjną rozpoczął w 1854 roku. W Wietnamie pracował do końca listopada 1860 roku. Pracował w różnych miejscach, prawie zawsze w konspiracji i w ukryciu, w bardzo trudnych warunkach. Opisywał w listach realne trudności i zagrożenia, ale nie skarżył się. W tym czasie poważnie chorował, m.in. na gruźlicę płuc, z której wyleczył go wietnamski lekarz. Pod koniec listopada zdekonspirował go krewny starszej kobiety, u której się ukrywał. Przetransportowano go w drewnianej klatce, którą niosło kilku żołnierzy do Hanoi. Przesłuchiwał go sam wicekról, który wraz z innymi urzędnikami i żołnierzami podziwiali łagodność i stanowczość misjonarza. Byli mu życzliwi, lecz 17 grudnia 1860 roku, zgodnie z prawem, Jan został skazany na śmierć, ponieważ odmówił podeptania krzyża. Na wykonanie wyroku oczekiwał 8 tygodni. Z życzliwości przetrzymywano go w większej klatce, a wieczorami pozwalano mu wyjść, by mógł spowiadać współwięźniów. W tym czasie chodząc odmawiał różaniec i śpiewał pieśni uwielbienia. Modlił się głośno, ku zdziwieniu strażników, lecz nie przeszkadzano mu w tym. W konspiracji przynoszono Janowi komunię świętą. W jednym z ostatnich swoich listów zaświadczał, że nie cierpi, nie jest bity ani torturowany. Wymagać się od niego będzie tylko położenia głowy pod topór, tylko dlatego, że jest katolickim kapłanem. Gdy Jan poznał już datę egzekucji, miał możliwość wyspowiadania się. Na miejsce kaźni nad Rzeką Czerwoną szedł odświętnie ubrany. Śpiewał magnifikat, nie podeptał krzyża, który leżał na jego drodze. 2 lutego 1861 roku Jan oddał życie za Chrystusa jako kapłan katolicki. Od razu był uważany za męczennika za wiarę i oddawano mu cześć. Jedną z czytelniczek jego bogatej korespondencji była święta Teresa z Lisieux. 11 kwietnia 1909 roku papież święty Pius X beatyfikował Jana Teofana Wynarda, a papież święty Jan Paweł II kanonizował go 16 czerwca 1988 roku wraz ze 116 innymi męczennikami z Wietnamu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Jan Teofan aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem.
przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.